Sponsorem głównym klubu jest firma Polagis. Okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe. Na początku chcemy pogratulować trenerowi i drużynie Podlesianki zwycięstwa. Ale przede wszystkim chciałbym podziękować swojej drużynie za pracę, za determinację, którą zostawiliśmy na boisku. Z mojej perspektywy to był fajny mecz, nie tylko pod kątem taktycznym, ale przede wszystkim walki, zaangażowania, które oba zespoły zostawiły na boisku oczywiście. Wynik determinuje nastroje i po to się gra, żeby wygrywać mecze. Natomiast ocenianie drużyny Szczakowianki i Jałożno po trzech kolejkach, bo już tak bym chciał się do tego odwołać. Ocenianie na pewno po wynikach złe, ocenianie w zły sposób jest płytkie i krzywdzące. Uważam, że przy odrobinie szczęścia, przy pracy, którą wykonujemy, nie tylko te dzisiejsze spotkanie mogło się troszeczkę inaczej ułożyć, ale te również te poprzednie, tak? I przegraliśmy mecz, tak? Taka jest piłka nożna. Ja chłopakom w szatni pogratulowałem tego, co robili. Poprosiłem, wręcz kazałem, żeby każdy wyszedł z obiektu tutaj z podniesionymi głowami, bo naprawdę zrobili dużo, zostawili dużo serca i realizowali plan na mecz praktycznie przez 90 minut i niestety taka jest piłka i nie udało się tego przełożyć na zdobyć punktową. Dziękuję trenerze za gratulacje, dziękuję również za dobry mecz z obydwu stron. Wydaje mi się, że oba zespoły podeszły do tego meczu z dużą determinacją. Ja przez cały tydzień uczulałem naszych zawodników przed lekceważeniem rywala ze względu na dwa poprzednie wyniki. Wiedzieliśmy, że to jest zespół z dużym potencjałem sportowym. Przede wszystkim wiedzieliśmy, że będzie to drużyna, która będzie z dużą determinacją walczyła o każdy punkt. Wiemy, jakie są zasady tej ligi, wiemy, że tutaj każdy o coś walczy, bo ta strefa spadkowa jest bardzo szeroka. No i to się potwierdziło. Mecz był dla nas bardzo ciężki. Szczakowianka gdzieś dobrze w tej niskiej defensywie sobie radziła. My troszeczkę byliśmy dzisiaj, szczególnie w pierwszej połowie, zagubieni. W jakiś tam sposób dopadł nas taki kryzys, mam wrażenie, fizyczny. Nie potrafiliśmy przyspieszyć w odpowiednich momentach. Troszeczkę takich niedokładności się w naszych szeregach wdzierało. Ale ostatecznie w tej drugiej połowie udało się ten wyższy bieg włączyć. Kolejny raz udało się też odmienić naszą grę dobrymi zmianami. Tutaj bardzo, bardzo fajne wejścia zawodników, którzy w zeszłym tygodniu brylowali w pierwszym składzie. Że to, po to też mamy tą szeroką kadrę, żeby fajnie sobie tym przerotować. To dzisiaj zdało egzamin. No i jeżeli chodzi o jeszcze nasze odczucie, no na pewno taki mecz, który pozwoli nam wziąć głębszy wdech, troszeczkę przemyśleć sobie pewne kwestie. No, tak jak już też powiedziałem po meczu, tutaj nie będzie łatwych spotkań. Tutaj każda drużyna ma swój cel, każda drużyna musi systematycznie punktować, no i musimy być gotowi, że każdy kolejny mecz będzie na równym poziomie trudności.